Lekcja pod tytułem Liczba pi, długość okręgu, obwód koła. Przypomnijmy sobie na początku, co to okrąg, a co to koła, tak naprawdę czym one się różnią. Okrąg można sobie wyobrażać jako pustą obręcz, a koło jako pełną obręcz. Jak najłatwiej jest zapamiętać, które to okrąg, a które to koło. Zawsze sobie zadaj pytanie, samochód ma co? Okrąg czy koło? Koło, prawda? Mówimy koło samochodowe. Koło samochodowe. I jakie ono jest? Pełne. A więc koło jest pełne. Koło samochodowe, pełne. A to drugie to puste, czyli okrąg. Tak zawsze uczniom powtarzam, żeby tak sobie jakiś taki trik wymyślili. No ja właśnie taki trik proponuję. Koło samochodowe, czyli pełne. A to drugie, zwane okręgiem, to jest ta pusta obręcz. No dobra. No a teraz popatrz, oto mamy okrąg, rozcinam sobie o tutaj, ciach, przeciąłem. Wyobraź sobie, że to jest z drutu zrobione. No to teraz ładnie rozginam, o, na lewo i na prawo. Następnie jakoś to tak spłaszczam, że o, dostaję taki ładny odcinek. To samo robię z kołem, tylko tutaj wyobrażam sobie taką obręcz, która jest jakby na samej krawędzi tego koła, rozcinam tą obręcz i znowu rozginam. I też dostaję odcinek. Takie odcinki nazywają się odpowiednio długość okręgu albo obwód koła. Jeżeli one oba, zarówno okrąg jak i koło, są przystające, czyli gdybyśmy wycięli koło i nakleili na okrąg, to byłyby idealnie takie same, to wtedy można postawić znak równości między długością okręgu a obwodem koła. W zasadzie wzory, które za chwilę poznamy, właśnie które będą nam pozwalały liczyć długość okręgu i obwód koła, będą te same. Jest ten sam wzór, który stosujemy, jeżeli chcemy policzyć długość okręgu i obwód koła. To się wydaje rozsądne, prawda? No bo tak naprawdę długość okręgu i jak tutaj weźmiemy tą obręcz, to jest to samo co obwód koła. Dobra, już wiemy co to długość, czy inaczej obwód. To teraz przyjrzyjmy się kolejnemu rysunkowi. Będę rysował okrąg, dlatego bo koło jest pełne. W okręgu mi jest łatwiej w środku pewne rzeczy rysować. Po prostu będą wyraźnie widoczne. Oto mamy okrąg. Środek okręgu i średnica. Pamiętasz, co to średnica? To jest odcinek, który prowadzi od krawędzi do krawędzi okręgu i przechodzi przez środek. Mamy średnicę. Pamiętasz, jak się zazwyczaj średnicę oznacza? Jaką literką? No oczywiście literką D. To jest literka D. Tutaj mam długość okręgu, tą, którą przed chwilą rozcinając okrąg sobie utworzyłem, oznaczam ją literką L. I teraz, gdybyśmy podzielili długość okręgu, czyli L, przez D, o, tutaj w skrócie, a tutaj pełnymi słowami, to ten stosunek, czyli ta liczba, która z tego podziału by wyszła, to jest taka bardzo słynna liczba pi. Niezależnie jaki okrąg by wziął, każdy okrąg na świecie, jak policzysz jego długość okręgu, pomierzysz, i pomierzysz długość średnicy i podzielisz długość okręgu przez długość średnicy, zawsze ci wyjdzie ta sama liczba pi. Cud, prawda? Niezależnie od okręgu, jakie weźmiemy, to zawsze wyjdzie liczba pi. Ją się o tak pisze, czasami niektórzy piszą ją o tak, na prost, inni zawijasami, ale u góry prosto, jeszcze inni tak jak ja. Zawijas, zawijas i u góry też zawijas, ale za każdym razem to czytamy pi. To jest uniwersalna liczba. Zawsze z tego dzielenia wyjdzie nam ta uniwersalna liczba i bardzo się nam przyda. Na dodatek to jest bardzo ciekawa liczba, ponieważ to jest liczba nieskończona. Mianowicie zaczyna się od trójki, później jest przecinek dziesiętny, no a później nieskończona ilość cyfr. Na początku 1, 4, 1 i tak dalej. Ich tutaj jest nieskończona ilość. Są wręcz zawody w internecie, kto większą ilość cyfr po przecinku dla liczby pi znajdzie. Czy to oznacza, że my będziemy musieli aż tak nieskończonej długiej liczby używać? Nie, absolutnie nie. My będziemy używali tylko części przybliżonej, więc będziemy czasami w niektórych zadaniach brali pi równe 3,
wręcz zadanie nam będzie kazało, w innych będziemy brali 3,1, a najpopularniejsze w gimnazjum, a w zasadzie i do matury, to jest 3,14. O, z taką dokładnością bierze się w całej szkole, aż do studiów, z taką dokładnością bierze się liczby pi do swoich obliczeń. Zresztą, jak to z nią jest, z tą liczbą pi, to za chwilę się przekonasz, jak się weźmiemy za zadania. No póki co, już wiemy, że to jest taka bardzo fajna, tajemnicza wręcz, nieskończona, nieskończonej długości liczba i że ona powstała jako wynik dzielenia długość okręgu przez długość średnicy dowolnego okręgu na świecie. Lub gdybyśmy mieli długość, zamiast długości okręgu brali obwód koła i średnicę tego koła, to nam dokładnie te zawsze wyjdzie pi dla dowolnego koła na świecie. Ten wzór jest bardzo fajny, bo zobacz. Oto biorę ten wzór, prawda? Teraz cóż robię? Tak jak w algebrze. Obie strony dzielę przez d. I dzięki temu to d po lewej stronie się skraca i zostaje samo l, no a po prawej jest mnożenie przez d. O. A więc dostałem drugą wersję tego samego wzoru. Czego to jest? Co dzięki temu wzorowi mogę policzyć? Co to l? Pamiętasz, co to było l? To jest długość okręgu, a więc to jest wzór na długość okręgu. Długość okręgu. Jak będziesz znał średnicę, bądź znała dowolnego koła, bądź dowolnego okręgu, to natychmiast będziesz mogła policzyć długość okręgu albo obwód koła. To nie koniec. Pamiętamy, że średnica to jest tak naprawdę dwa razy promień. Promień dodać promień to jest średnica d. A więc d to jest 2 razy promień. Do tego wzoru zamiast d wstawimy 2 razy r i dostaniemy tą wersję wzoru. No bo zobacz, zamiast tutaj d wpisuję coś takiego 2 razy r, tylko zamieniam kolejnością, bo algebra wymaga, żeby cyfry, liczby były na początku, dlatego ta dwójka jest z przodu i dostajemy drugą wersję tego samego wzoru. Tylko tym razem zamiast d mamy r. Czyli możemy znowu policzyć długość okręgu, bo to jest l, czyli inaczej obwód koła, tym razem znając promień. Czyli jeżeli znam średnicę, stosuję ten wzór, żeby policzyć długość okręgu lub obwód koła. A jeżeli znam promień, to stosuję ten wzór. Mówiąc szczerze, one są jednym i tym samym. Jeżeli tylko pamiętamy, że średnica to jest podwójny promień, to jest jeden wzór. Najczęściej uczniowie uczą się tego, czyli pamiętają tą wersję, no i oczywiście pamiętają też, że średnica to jest podwójny promień. Ten wzór koniecznie musi być zapamiętany przez Ciebie lub ten i ta zależność. No i teraz wykonamy sobie kilka zadań, stosując ten wzór i z różnym zachowaniem się co do liczby pi. Popatrz, pierwsza wersja zadania, która mówi tak, oblicz obwód koła, aha, to ja sobie szybko przypominam wzór, że L to jest, tylko teraz co tutaj wiemy, o promieniu, aha, czyli będzie znany promień, równy 5 cm, czyli stosuję ten wzór, R równa się 2 pi R. I zadanie mówi mi, aha, przyjmij pi równe 3, czyli treść zadania dokładnie mówi, z jaką dokładnością trzeba brać liczbę pi. Każą mi z dokładnością 3. W porządku. No to liczę 2 razy, teraz zamiast pi podstawiam 3, zamiast r podstawiam 5 cm i mnożę. 2 razy 3 to 6, razy 5, 30 cm. I rozwiązałem zadanie. Mam policzony obwód koła przy takim pi i takim r. Dobra, druga wersja zadania. Oblicz przybliżony obwód koła o promieniu równym 6 decymetrów. Czyli znowu będę znał promień, czyli znów stosuję o ten wzór 2 pi r. R jest równe 6 cm, no bo to promień. R równe 6 decymetrów, bo to wynika z treści. Ale nie mówią mi ile pi, tylko mówią przybliżony obwód koła. Jak coś takiego zobaczysz, to znaczy, że wartość pi zależy od ciebie. To ty musisz powiedzieć, że przyjmuję i teraz musisz napisać, jaką dokładność pi przyjmujesz. Czy 3, czy może 3,1, a może 3,14. Najbezpieczniej jest to, bo to jest najbardziej popularne. Jak takie coś wpiszesz do
treści rozwiązania zadania, no to teraz już możesz rozwiązywać dalej. 2 razy teraz to twoje pi, czyli 3,14, razy 6 decymetrów,